Kilka krótkich dni temu, po kilku długich miesiącach czekania, SteelWool Studios wreszcie odezwało się w kwestii DLC do FNAF Security Breach i zapowiedziało je na 2023 rok. DLC będzie darmowe i będzie nosić tytuł Ruin i zabierze nas naprawdę interesujące okoliczności w Pizzaplexie, bo w dosłowną ruderę w tym miejscu, w sensie wszystko będzie zniszczone i tak dalej. A zarazem najpewniej odpowie na kilka bardzo nurtujących nas pytań, takich jak co się stało z Aftonem, co się stało dalej w Pizzaplexie, co się stało z Gregorym i tak dalej, więc myślę, że będzie to DLC naprawdę interesujące. Zatem cześć wszystkim, ja jestem Ondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się analizą pierwszego teasera do pierwszego, miejmy nadzieję, że nie ostatniego, DLC do FNAF'a Security Breach. Nim zaczniemy, standardowo strzel kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić tych 200 tysięcy widzów. Może do końca wakacji, miejmy nadzieję, że nam się uda. Wpadaj również na mojego Instagramka, TikToka, drugi kanał, są resztę, wszystkie linki masz w opisie. No i cóż, już nie zamierzam przedłużać, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie. Albowiem przed wami analiza pierwszego teasera do DLC do FNAF'a Security Breach o nazwie Ruin. Zatem kilka dni temu, bo 30 maja na Twitterze SteelWool Studios pojawiła się mała zapowiedź darmowego DLC do FNAF'a Security Breach o nazwie Ruin, czy też po polsku Ruina. I ta ruina została tutaj przedstawiona w dość dosadny sposób, bo spójrzcie tylko na ten obrazek. Na pierwszym planie widzimy małą dziewczynkę z latarką, która, znając życie, będzie protagonistką tego DLC, która znajduje się w środku totalnie zdewastowanego i zniszczonego Pizzaplexu, najpewniej po zakończeniu z Aftonem, bo jak pamiętacie, wtedy Pizzaplex dosłownie się walił. Co więcej, na teaserze przedstawiono dokładnie to pomieszczenie, gdzie w podstawce znajdowała się ta wielka, złota statua Freddy'ego, która niemniej teraz jest totalnie zdewastowana. Nie dość, że nie ma mikrofonu, to jeszcze mu głowa odpadła. Tak jak i cała reszta, popękane mury na schodach i tak dalej, i ta Chica, która jest jeszcze bardziej zniszczona niż była, kiedy widzieliśmy ją po raz ostatni. Swoją drogą, ten design jest totalnie super, ten brak ręki, zniszczone nogi, zniszczona druga ręka, taki jakby endoszkielet i jak gdyby ułamana część, ta zakrywająca endoszkielet na jej głowie. Będąc szczerym, wygląda to totalnie świetnie. Zdaje się, że to właśnie z Chicą będziemy tutaj walczyć najczęściej, że będzie to taki główny antagonista tego konkretnego DLC i być może pojawią się też kolejne, gdzie przykładowo głównym antagonistą będzie jeszcze bardziej zniszczony Montgomery, czy jeszcze bardziej zniszczona Roxy, co byłoby naprawdę świetnym rozwiązaniem w mojej opinii. Takie trzy fabularne DLC i w każdym z nich mierzymy się z kimś innym i poznajemy jakieś inne odłamy zniszczonego Pizzaplexu. To by było naprawdę fajne, jak na przykład w takim Resident Evil 7, gdzie faktycznie w każdym innym jakby DLC, jeżeli to dokładnie tak wyglądało, walczyliśmy chociażby z Lucasem, z tą matką Bakerów i tak dalej. Wiecie, jakby każde DLC było mniej więcej poświęcone innej postaci. Może poza tymi kilkoma, jak widzieliśmy, jak to się wszystko tam pozmieniało u nich, gdzie Jack znalazł tą dziewczynkę, już nie pamiętam nawet jak się nazywała. Evie czy coś? Poza tym na samej górze, tuż przy tytule tejże produkcji, widzimy 6 monitorów, na których wyświetlany jest Gregory, właśnie z podstawki, który już jak gdyby przeżył swoją przygodę w Pizzaplexie. Na dwóch z nich biegnie, jak gdyby może ucieka przed czymś, na dwóch innych jest wystraszony, na jeszcze innym patrzy w fazłocza, nie wiem, może sprawdza godzinę, a na jeszcze innym na zdjęcie policyjne i prosi o pomoc. Nie wiem do końca, jakie może to mieć znaczenie, z całą pewnością Gregory pojawi się tutaj jako może jakiś drugoplanowy bohater. Być może jakoś będzie pomagał dziewczynce, którą raczej będziemy tutaj grać. Lecz patrząc na te monitory, myślę, że może mieć to jakiś związek z teorią MatPata, która mówiła, że Gregory to robot, że to animatron. Sam kiedyś dziebko o tym mówiłem, jednak chyba nie byłem za bardzo fanem tej historii, chociaż nie do końca pamiętam, to było dawno. W sumie wygląda to całkiem obiecująco i myślę, że zapowiada się nawet spoko. Samo DLC wyjdzie w 2023 roku, więc trochę sobie jeszcze na nie poczekamy, zakładając, że wyjdzie gdzieś na początku, bo równie dobrze może wyjść, nie wiem, w jakimś trzecim kwartale czy coś. Co więcej, będzie to DLC darmowe, co jest naprawdę bardzo spoko, że każdy posiadacz Security Breacha nie będzie musiał za nie dopłacać. O ile oczywiście DLC będzie wymagać posiadania podstawowej gry. Tak jak mówiłem, póki co zapowiada się to ciekawie, jednak jakie są moje myśli na ten temat i co widziałbym w tym chapterze? Jezu, jakim chapterze? A, za dużo poppy playtime. A zatem w mojej opinii DLC Ruin będzie pokazywać wydarzenia już po zakończeniu Security Breacha, a dokładniej po zakończeniu z Aftonem. Kiedy to cały Pizzaplex zawalił się i jest w tytułowej ruinie. Będziemy się wcielać w jakąś jeszcze nieokreśloną dziewczynkę, której jeszcze nie znamy,
która z jakiegoś powodu wchodzi do zniszczonego pizzapleksu, by się trochę pobawić. I tak, znam to uczucie, bo sam tak robiłem, jak miałem 11 lat. W sensie, może nie do gigantycznej, opuszczonej pizzerii czy coś, ale szczerze, taka mała rada ode mnie, nie wspominam tego najlepiej, więc lepiej oglądajcie urbexy na YouTubie, a nie róbcie tego samemu. Zatem wracając, będziemy się wcielać właśnie w dziewczynkę, która robi ten głupi urbex pizzapleksu i pewnie wpakuje się w jakieś kłopoty. Znając życie z tą chiką, która przeżyła zniszczenie pizzapleksu i teraz się gdzieś tam szlaja, z całą pewnością będzie na nas polować i jej wygląd jest super, totalnie. I w zasadzie to tyle, gdzieś tam jeszcze pojawi się Gregory i tak dalej. Jednak ja gdzieś tam uważam, że to DLC po prostu musi odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. na to, co stało się z Aftonem, kiedy Blob zabrał go ze sobą. Być może poznamy Bloba jakoś bliżej i to by było naprawdę super. Dowiedzieć się trochę więcej rzeczy na jego temat, a także, no nie wiem, na temat powstania pizzapleksu nad restauracją z FPS-a. I coś mi mówi, że z całego FNAF'a Security Breach do nazwy Ruina najbardziej pasują te zniszczone, upiorne wersje staw botów, które dane było nam spotkać. Więc coś czuję, że właśnie z nimi będziemy się tutaj często mierzyć. Ale cóż, czas pokaże. Myślę, że musimy poczekać do tego 2023 roku, by dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się w tym całym pizzapleksie. Póki co będę się już pomalutku żegnał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że to, jak w nim mówię, nie sprawiło wam jakiegoś, nie wiem, dyskomfortu czy coś w trakcie oglądania tego filmu, ale mam aparat od paru dni i trochę ciężko się przyzwyczaić. Ale myślę, że to wszystko szybciutko minie i już moje brzmienie na filmach będzie faktycznie spoczko, więc no nie wiem, jakoś tak tydzień i będzie wszystko w porządku. Co więcej, przepraszam za to, że filmów ostatnio pojawia się troszkę mniej, ale wiecie, jak to jest zakończenie roku szkolnego i parę ocen można by wyciągnąć na trochę lepsze. Wiecie, jakaś dodatkowa czwóreczka się przyda na świadectwie. Wiecie, jak jest, nie ma lekko, ale tutaj już mogę wam obiecać, że jeszcze tak gdzieś tydzień takiego chodzenia do szkoły i już te filmy będą pojawiać się na maksa często. Tak więc wiecie, to będą upalne wakacje. Chciałem przez te wakacje puszczać jakoś, nie wiem, 3 filmy w tygodniu, może trochę częściej. Myślę, że dam radę, więc myślę, że możecie spodziewać się wielu naprawdę fajnych filmów przez najbliższe miesiące. Póki co, dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, jak jesteś tutaj nowy. Wpadaj na moje poprzednie odcinki i wyczekuj również tych następnych. A także serdecznie zapraszam cię na mojego Instagrama, TikToka i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu na drugi kanał, który też kiedyś pewnie odżyje również. Póki co, ja się żegnam, trzymajcie się do kolejnych odcinków, mówi do was Mondar, miłego dziękuję wam wszystkim. Cześć!